Nazywam się Kuba, chodzę do trzeciej gimnazjum i chciałem zapytać, co jest dla księdza arcybiskupa w życiu najważniejsze? No Kuba, tutaj w tych moich już rozważaniach wcześniejszych to widać, że tak. Pan Bóg mnie przeprowadza przez różne drogi, ale to, co najważniejsze jest dla mnie, to rzeczywiście zrealizować Jego plan. No i tym samym być samemu również szczęśliwym. Ale jest taki, jak znacie, dwa rodzaje szczęścia. Jedno szczęście, żeby być szczęśliwym, to jest małe, żeby się zrealizować. Ale drugie szczęście, większe i trudniejsze, to żeby uszczęśliwić, czyli dać szczęście i kierunek innym. I to jest moje zadanie. Dzięki któremu wierzę, że się zbawię. Że jeśli ludziom będę pokazywał ich kierunek życia i wierność łasce Bożej i korygował nieraz ich drogi poprzez właśnie to nauczanie Ewangelii i sakramenty święte i prowadzenie wspólnoty Kościoła, to dla mnie naprawdę najważniejsze jest to zjednoczenie z Bogiem, które osiągnę poprzez również drogę służby w Kościele, również i Wam. Bo muszę znać cel. Jan Paweł II kiedyś powiedział do nas w Krakowie, że iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu, który chcę zrealizować. Bo mówi, tak idzie każdy człowiek. Czyli idziemy przed siebie, no i jak znam drogę, to ja wtedy będę się mobilizował, że cel znam i tą drogę będę pokonywał. Bo jeśli nie widzę celu, no to wtedy mogę się rozchodzić i zatracać. Ale jeśli ja chcę być z Bogiem blisko na wieczność, nie tylko w tym życiu w Niego uwierzyć, no to muszę rzeczywiście siebie tutaj pilnować na tych drogach, żeby ten cel osiągnąć.